Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Paweł Trofimowicz Morozow. No dlaczego mówię o nim? Zawsze myślałem, że był Wasia Morozow. No, okazuje się, że Pawko Morozow. No w Ameryce mamy przypadki Pawlika Morozowa. Dwa przypadki. No, kim był ten Pawko Morozow? To był chłopiec urodzony w 1918 roku, zginął w 1932 roku, także miał 14 lat. Chłopiec, który po swojej śmierci został przez stalinowską propagandę wykreowany na patrona, można powiedzieć, ruchu pionierskiego, czyli młodych komunistów, no i jako wzór dla naśladowania dla dzieci w ZSRR, czyli w Soviet Union, czyli w Związku Sowieckim. Według oficjalnej kolportowanej wersji, czyli propagowanej, nauczanej, poruszanej i tak dalej, no on był organizatorem pierwszego oddziału pionierskiego w tej swojej wiosce, gdzie mieszkał. Wioska nazywała się Gierasimowka. No to było gdzieś tam za Uralem, w gubernii Tobolskiej. No i on pomagał komunistom. Pomagał komunistom w organizowaniu kołchozu, no ale również w organizowaniu skupie zboża. Przez przypadek, no jego ojciec mieszkał z ojcem, no to nie za bardzo przez przypadek, no ale dowiedział się o spisku kułaków i do tej grupy spiskowców należał także ojciec, no i on zdemaskował te plany tych spiskowców. Jaki to był spisek? No spisek był bardzo prosty. Chłopi nie chcieli oddawać zboża, które było konfiskowane, no i nie chcieli należeć do kołchozu. Co komuniści zrobili po tym, jak on doniósł na własnego ojca? No komuniści wykonali egzekucję na ojcu. No i Pawlik stracił ojca. Dziadek Pawlika się po prostu nie mógł tego znieść, no i zaciukał swojego wnuczka, no i przy okazji młodszego brata. Wygląda, że we dwóch jakoś tam donieśli na swojego ojca. No i cała ta wersja była wykorzystywana propagandowo do tak zwanej walki z kułactwem, tak? No bo kułak, który nie chciał oddać swojej pracy dla dobra wspólnego, no musiał być zniszczony. No i ta kolektywizacja, czyli te zbiorowe prowadzenie rolnictwa w latach 30. To była makabra, tak? Celem tej stalinowskiej propagandy to było promowanie donosicielstwa, niszczenie więzi rodzinnej, czyli to taka ostatnia ostoja sprzeciwu wobec totalitarnej władzy partii bolszewików. No i idolizacja tego Pawlika miała oznaczać, że taki nowy sowiecki człowiek zawsze stawia dobro państwa sowieckiego nad więziami rodzinnymi i społecznymi. Także to jest najważniejsze. Partia ma rację, rodzina nie ma, społeczeństwo nie ma. No i ten donosiciel Pawlik został symbolem pionierów, oficjalnym wzorem do naśladowania. Opisywano go w podręcznikach, stawiano mu pomniki, pisano o nim poematy, pisano sztuki, pieśni, symfonie, a nawet zrobili operę. Także Morozowa uwieczniono nawet na znaczku pocztowym i na etykietkach do zabawek. Tak, także to jest straszne. No i teraz w Ameryce mamy Pawełków Morozowów. No akurat to są dziewczyny. W jednym ze stanów Massachusetts kobieta straciła swoją pracę w szpitalu, bo jej córka zidentyfikowała ją, jak były tam na tych najróżniejszych wideo, no to zidentyfikowała, że to była matka Teresa Duke, która jest pielęgniarką w szpitalu, znaczy pracowała, jest pielęgniarką, ale już nie pracuje w szpitalu, i jej córka, 18-letnia Helena Duke, zidentyfikowała ją jako kobietę, która dostała ciosa w nos przez czarną 140
300-kilogramową ochroniarkę na zewnątrz Kapitolu, na zewnątrz Kongresu Amerykańskiego 6 stycznia. No i Helena przećwierkała, retweetowała wideo tam, gdzie było pokazane, jak jej matka była uderzona, no i tam dopisała sobie, no szczyl taki, kilka, 17-18-letni i napisała, jak przekazała dalej te video, to napisała: cześć mamo, pamiętasz jak w tym czasie, kiedy mówiłaś mi, żebym ja nie chodziła na wszystkie protesty, ty czarne życie znaczy, no bo to może być bardzo, bardzo niebezpieczne, i dopisała, to jesteś ty, no i to była matka. Na tym wideo to było widać, jak Ashanti Smith, no właśnie czarna kobieta pracująca dla firmy ochroniarskiej w całym tym mundurze, w masce, była tam otoczona przez grupę białych kobiet, no i tam się kłócili, no i w pewnym momencie ta Ashanti Smith przygrzała tej jej matce, matka się zalała krwią, to było już na drugim wideo, była zalana krwią, no i mówiła, że została walnięta przez czarną dziewczynę, no i chodziło o tą Ashanti Smith, no i jej córka Helena skomentowała: mamo, ja myślę, że chciałaś powiedzieć, że to bardzo silna czarna kobieta walnęła cię za to, że ty ją tam ścigałaś i chciałaś jej coś zrobić złego. Tak, także to było drugie stwierdzenie. No i później córka Helena Duke napisała: to nie tylko moja matka tam była, to była ciotka I wuj, no i poszli właśnie na te zamieszki, gdzie walczą przeciwko Bidenowi. I wtedy dopisała też tak: hej, to jestem liberalną lesbijką żyjącą w rodzinie, która kopała mnie na lewo i na prawo wielokrotnie za to, że popieram czarne życie znaczy, że popieram tęczowe ruchy, lesbijki, LGBT i tak dalej. Ci, którzy tam byli, no to właśnie jest, kto tam był? Matka, bo ona mówi, moja matka Teresa Duke, wujo Richard Lawrence i ciotka Annie Lawrence. Tak, także to napisała to już 7 stycznia. No i później w jednym z tych gadzinówek telewizyjnych w CBC, no to powiedziała, że matka została wyrzucona z roboty. I dlaczego tłumaczyła, dlaczego została wywalona z roboty? Że szpital powiedział, że ona poszła na ruchy, na jakieś takie duże spotkania protestujących. Chodziła bez maski, a jak chodziła bez maski, no to ona nie może wrócić do szpitala. No taka komunistyczna propaganda, tak? Oczywiście tam szpital się tłumaczył, że ona już nie pracuje, bo naruszyła pewne przepisy i regulacje. Ten Ashanti Smith i ta ciotka, no to zostali oskarżeni, bo za napad. No, Ashanti Smith zebrała 160 tysięcy dolarów na tym koncie GoFundMe, a celem było 85. Helena Duke dla odmiany zebrała 50 tysięcy na swoim koncie GoFundMe, no i tam napisała, że potrzebuje na studia. No, także ciekawe, ile rubli by dostawała, jakby pracowała. Jakby była 90 lat temu w Soviet Union, czyli w Republice Sowieckiej. Druga Pawlik Morozow, no to jest córka
Kellyanne Conway. Kellyanne Conway, no to ona była doradczynią Trumpa. Ona prowadziła spotkania ze środkami masowego przekazu, czyli z prasą, z telewizją, z internetem, no i zawsze odpowiadała na te pytania. I tak, jeżeli głosowałeś na Bidena, czy głosowałeś na Bidena, no to pamiętaj, jakie pytania były zadawane konserwatywnemu Trumpowi, a jakie Bidenowi. Bidena to się z reguły najczęściej pytają, jakie lody lubi, albo co z jego psem majorem. Także to jest bandytyzm polityczny. Trumpa nie oszczędzali kompletnie. No ale zobaczymy, co będzie w wyborach 2022 i 2024. No ta Claudia Conway, ona miała 15-16 lat, kiedy matka wchodziła w tą politykę, no a cały dom, cała rodzina, no to jedna wielka w zasadzie bomba eksplodująca, dlatego że matka pracowała, Kellyanne Conway pracowała dla Trumpa. Jej ojciec, no to w zasadzie założył i prowadził projekt Lincoln. Projekt Lincoln, no bardzo ostro lewacki, komunistyczna organizacja, która nieustannie dokopywała Trumpowi. No lewacko, tak? To jest jedna z tych organizacji, gdzie tak jak w PRL-u było. Każdy z opozycji, to w gazetach było zawsze pokazywane, ta twarz to taka wygięta, skrzywiona. I dzisiaj mamy to samo. Wszystkie te lewackie, ta propaganda nigdy nie pokaże normalnego, uśmiechniętego Trumpa, tylko zawsze wykrzywionego. I to jest ten bandytyzm polityczny. To jest to, co komuniści chcą, jednopartyjny. No ale wracając do Pawlika Morozowa i Claudii Conway, no to ona zaczęła, jest gwiazdą TikToka, ona ma 15 milionów obserwujących, 50 milionów polubień, no i zaczęła swoją karierę wcześniej, tam tańczyła, to zanim jeszcze Chińczycy to kupili, to się nazywało Muzykali, a później Chińczycy kupili TikTok, no to no jak dzieciak, jak 12-13-letni, a później jak matka weszła do polityki, no to zaczęła nadawać na swoją matkę. Jak zaczęła nadawać na swoją matkę, no to oczywiście komuniści zaczęli klaskać i w zasadzie chcieli wyciągnąć z niej. No i ona zaczęła wbijać nóż w plecy matce. Wrzucała wszystko, co można było. No i zaczęły się czarne czasy, tak? Dziadek jej nie zabił, tak jak Pawełka Morozowa. No ale to jest bohaterka. To jest bohaterka dla komunistów. Puszczała te swoje wideo matki, jak matka na nią krzyczała, no i na tych mediach społecznościowych oczywiście komuniści jednym krzykiem mówią, że to bohaterka, że ta matka jest potworem i tak dalej. Pokazywała te dwa wideo. Jest również na Twitterze, ma 600 tysięcy obserwujących, jest też na Instagramie, ma 180 tysięcy obserwujących. W tym pierwszym wideo, gdzie było prawie 2 miliony otworzeń, to pokazywała matkę, jak matka była chora na COVID, tak? No bo jej ta właśnie Claudia, córka się zaraziła, no i ojciec się zaraził, George, i ten szczeniak po prostu pokazywał matkę chorą na COVID, no i oczywiście kopała matkę, że matka nie nosiła tu maski, tam nie nosiła maski, no i nagrywała to, jak matka na nią krzyczy, żeby nie nagrywała. Policja się pokazała, przyszła i sprawdzała, co tam się dzieje względem tego dziecka. No i też to było niby na tym wideo, no ale ona nie została zabrana. Wszystko zaczęło się od zdjęcia, że niby matka, jej matka wrzuciła na Twitter taki nie
nieoficjalnie wrzuciła zdjęcie, że niby matka wrzuciła zdjęcie córki tej Klaudii bez biustonosza, także tylko górę. No i ona zaczęła pisać, że to matka ze złości wrzuciła to zdjęcie, no bo matka tylko zabierała jej telefon, konfiskowała ten telefon, patrzyła, co ona tam robi, później oddawała jej, no i że to matka zrobiła te zdjęcie, no i matka wrzuciła na internet. Później tłumaczyła, że to przypadkowo wrzuciła, albo że było to zhakowane, ale mówi, że w zasadzie matka, żeby poszła w cholerę, przekleństwa, do więzienia, tak, że mówi Kelly Way, no w pierwszym imieniu, idziesz do więzienia, do jebanego więzienia, tak, to jest to córka, no i później napisała, że moja matka, należy jej się więzienie, tak, także znowu się to pojawiło na Twitterze, było to wrzucane i przekazywane, no i napisała, że matka to jest jedna wredna osoba, tak, cała rodzina, no jest to duża sprawa. Jej ojciec później wrzucił, że Klaudia to zostawi trochę te środki przekazu na jakiś czas. Później sama ona pisała, że była ciężko chora od tego, że była w całej tej sytuacji, no ale nikt jej nie zmuszał, żeby cokolwiek mówiła. Później zaczęła mówić, że matka nigdy by tego nie zrobiła, że matka ją kocha, że ona ją kocha. No policja była zaangażowana, była tam, odwiedziła ich, no ale też policja, jak to policja, nie mogą nic powiedzieć. W tym czasie, kiedy Kellyanne odeszła z Białego Domu, no to tak samo ten George Conway odszedł z pracy w tym projekcie Lincolna. Także we dwoje wrócili. No oni żyją razem, ta Klaudia Gówniara mieszka z nimi, również mieszka tam jej brat, no i dwójka chyba bliźniaków. Pawlik Morozow, po prostu te same zachowanie, tyle tylko, że w Ameryce też się nie zatłukli, nie wysłali na Syberię jej rodziców. Szczeniaki dobrze żyją, rodzice zapłacą za college, za uniwersytety i tak dalej, no ale jednak donoszą. Ta propaganda komunistyczna jest taka sama. 1931 czy drugi rok, no nie wiem, kiedy tam zaaresztowali tego jego ojca, no został zabity w 1932 roku. No makabra, jest to makabra, że do Ameryki przyszła propaganda komunistyczna, no i osiąga to, co osiąga. Także jeżeli głosowaliście na Bidena, no to macie właśnie pełny komunizm. Ta cała historia zatacza pełne koło, no i wracamy do punktu wyjścia. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. No i ostrzeżenie dla komunistów. Widzicie, co zrobiliście? Wybraliście Bidena. Biden, no to jest cały komunista. 20, 30, 40 rozkazów prezydenckich. Wszystko, co robi, żeby rozwalić Amerykę od środka. Wszystko, co robi, to jest po to, żeby było więcej takich Pawlików Morozowów, żeby rozwalić sporty kobiece, żeby zabić biznes olejowy, żeby 100 tysięcy ludzi straciło pracę przy rurociągu i tak dalej, i tak dalej. Studiujcie, patrzcie, czytajcie, nauczcie się, co Biden robi. Także 2022 głosujcie na normalnych. Głosujcie na normalnych, zacznijcie rozumować, że komunizm wykończy Amerykę. Także
zdrowia dla normalnych i nadzieja dla komunistów, że zrozumieją, co złego robią.